Oh my god! Zajebiście, na archiwum nie nagrałem jak składam deck. No trudno się mówi, w każdym razie zużyłem Huntera. I tyle. Mam pytanko na szybko. Czy jak nie mam w Galakrond Zoloku Duszarium i Ciachciacha, to mogę wrzucić dwóch nożowników? Tak. Możesz na Chilkensie. Skąd tyle pyłu? Wypadły legendy. Wypadły legendy i się pył nazbierał. Zrobimy sobie to. A, jeszcze tutaj musimy zrobić tak. Graj. I na razie sobie ciśniemy. Powiedziałbym, że plan na dzisiaj to 25 ranga, ale to można dosyć szybko zrobić. Więc to stwierdzenie było bez sensu. A nie mamy planu na dzisiaj. Czego chcieć? Myślę przynajmniej. No na taktykę, ale. Walimy w ryja, walimy w ryja, go! Pokaż deck jak możesz. No nie mogę, bo mi deck tracker kompasina. Więc nie za specjalnie chcę tego deck trackera używać. Na tych niskich rangach grają boty? No nie, nie grają boty. Dryf prowokacja, to nieźle. Co my tu mamy? A, z tego. Polecasz ten deck? Tak, polecam. Mój koszar chce krwi! Plomba. Znowu jakiś challenge? Owszem. Owszem. Tym razem trzydniowy. Takie rzeczy, proszę państwa, to nie przelewki. Aczkolwiek, powiedzmy sobie szczerze, na Warriora, który ma Hero Power z armorkiem, może nam braknąć pary. Ale nie musi. Ta. Okej, najbliższe. Możemy wrzucić Ilkomandy. Teraz co my chcemy stąd wyrzucić w takim wypadku? Myślę, że możemy wyrzucić to. Nie będzie to. A jak ktoś chciał deck zobaczyć, to ten, to był przez chwilę. Tym deckiem do legendy już. Tak, nie wiem. Nie rozumiem pytania. Chwila, moment.
No tak. No chyba, że zmienię, no to wtedy inny. Jest gdzieś kod na dek? No niestety nie. Lion Blue. Nie, Lion Blue. Nie, Lion nie wiem jak coś tam. Zróbmy tak. Chwila, czy ja stworzyłem tych phasing coś tam? Nie wiem, sam w końcu. To jest deck, który mam zamiar grać, ale czy tym deckiem coś jeszcze zmienię? Tak, bo on jest niekompletny. Czy to jest finalny deck? Nie wiem, bo może w ogóle zmienię deck, jaki będzie szło na przykład. Więc... ciężko mi coś konkretnego w sumie powiedzieć. Myślę. Nie, tak mi się wydaje. Że nie wiem. Przepraszam, zgubiłem się. Jestem głodny, to dlatego. Jak Beatka przyniesie papu, to będzie lepiej. Mhm. Boom, ryj. Boom, szakalaka. O ty, kurde, jakie taktyki ma, chłop. On się pyta. Jesteś zadowolony ze swojego buildu w POE, czy gdybyś mógł wybierałbyś jeszcze raz, mógł wybrać jeszcze raz, to wziąłbyś coś innego? Czy mogę. Jak mi się nie podobał, to bym go zmienił. Nie, ogólnie spoko. Tylko, że wiesz, no... powiedzmy sobie szczerze, mój build w POE to jest... to nie jest jeszcze build, nie? To pytanie będzie miało sens w momencie, w którym... to pytanie będzie miało sens w momencie, w którym... ja... wbiję trochę... znaczy, ubiorę się lepiej i ten build ogarnę, nie? Bo wiesz, tam nawet nie ma 6 gemów, znaczy tego 6 linka, nie? I żadnego itemu. Więc sam podstawowy skill jest. No, viable. Jak to tam się mówi? Bo ja analfabeta. Więc no, ciężko jest mówić, czy jestem zadowolony, czy nie jestem zadowolony, jak on jest tak naprawdę jeszcze, wiesz, w powijakach, nie? Go damage. Ale ogólnie podoba mi się pomysł. Go damage. Go damage, tylko nie Water Elemental. Dobra, to jest dobra. Starczyło na Leroya? Nie, znaczy nie wiem. Znaczy nie skończyłem grasować kart. Więc ciężko jest mi powiedzieć, na co starczyło, na co nie starczyło, bo jeszcze... nie rzuciłem się ostatecznie na craft wszystkiego. Cholera. Już to w tle piosenkę Face Hunter. Nie, dziękuję. Dlaczego nie widać, jaką rangę mają przeciwnicy? Bo na 50 rangach nie widać. Nie wiem dlaczego. Znaczy domyślam się dlaczego.
ale nie wiem do czego. Po prostu nie widzisz od 50 do 26 rangi. Nie widzisz rangi. Rangi swojego oponenta. Coś było w tej herbacie. Mam nadzieję, że... takie... jadalne. Niech rozpoczną się łowy. Czekajcie, zobaczę tego deck trackera. Może... będzie to wyglądać jakoś normalnie. Czekajcie, super stwierdzenie, nie czekajcie, w końcu i tak patrzycie i nic zrobicie, a ja i tak dalej robię samo, nic się nie dzieje, więc czekajcie. Czekaliście? O! No. To nieźle. To dokładnie jest ten deck, panie deck tracker. No zobaczymy, może się nie będzie ścinał. Co tu robić? A, bo tego nie widzicie. Okay. No nie, no ścina się jak jasna cholera. Nie, nie mam pojęcia co mam z tym zrobić. Czy jeszcze go na razie zostawię, bo może go... może ten deck, nie wiem, złożę od nowa albo coś. A no to jest parodia, no. Ja mam nagle skok procka do 100%, nie? Ciekawe. Nie widać tak jak kodu deku w opisach na YouTubie. Domyślam się dlaczego. Dlaczego, bo nie kumam. Czy kodu to zapomniałem? Widzę, że trudność challenge została dopasowana do power clipu dodatku. No, coś w tym stylu. Żadnych reinstali. Nie kombinuję nic. Nie ma opcji. Ja nie będę się... męczył z tym gównem. Nie działa to już któryś raz. Wcześniej też nie działało na poprzednim komputerze. Też mi ścinało mega proska. Pierdolę. Nie mam zamiaru się z tym... czasu na to tracić. Ale on nie działa, bo nie pokazuje deku. Tak, no wiem, ale to za chwilę spróbujemy ogarnąć. Natomiast, wiesz, kwestia jest, czy on będzie mi procka zjadał, nie? Tak jak teraz na przykład. Teraz to wygląda jak żart. Nie, dobra, wiecie co, bo ja już się zaczynam wkurwiać. Chromo lecą. Niestety deck trackera nie będzie. Nie wiem, co mam z nim zrobić, nie... nie mam pojęcia, co się dzieje, nie wiem dlaczego. To może inny deck tracker. Firestone się zrobił popularny. Firestone. Jakieś opony. Firestone. Hearthstone. Okej, nowe zadanie. Tutaj mamy smoki, nadlatują. Dobierz 30 kart w dowolnym trybie. Okej, czyli czyścimy te questy póki co. Super.
wina! Prosisz się o lanie. Niech rozpoczną się łowy. Pani żaba. Niestety pani żaba jest P. A atakowanie w trzeciej turze 2-1, znaczy wychodzenie ten z ukrycia, kiedy on musi trzecią turę zmarnować na pinga jest imba. No i co? Gdzie się to ściągnęło? A chwila, bo się instaluje. Zrobimy tak, jeżeli tutaj wypadnie Liok, to lepiej, żebym miał kreatury na stole. Kiedyś będę taka jak ty! Komu trzeba przymrozić? Walczyć z honorem. Niech rozpoczną się łowy. Potrzebujemy czegoś na pierwszą i na trzecią. Zaraz zostanę pierdolca. Włączyłem tego Overwolfa i co się dzieje? Komputer mi zlagowało. Okej. Coś działa. Aha. Tylko nie mogę grać. Nie, dobra, pierdolę. Nie mam nerwów do tego. Przepraszam was, ale to też robi dokładnie to samo, co tamten pierdolnik. Musicie mi wybaczyć, ale ja nie mam nerwów na bawienie się z tymi panymi deck trackerami. A przynajmniej nie w momencie, w którym gram, robię challenge i tak dalej. Może się kiedyś tym zajmę i pobawię i coś z tym ogarnę, ale niestety na czas challenge'u. No dobra, może dzisiaj na pewno to olewamy. Bo włączyłem i to samo, od razu je wszystkie, cały procesor poszedł w pizdu do góry. Więc niestety nie wiem, czy to jest wina mojego komputera, czy to jest wina mojego Hearthstone'a, czy to jest wina tych programów, czy to jest wina czegokolwiek innego, nie mam pojęcia. Natomiast wiem jedno, działało do pewnego momentu, w pewnym momencie przestało. A ja nie chcę sobie... A ja nie chcę sobie psuć humoru i się denerwować na streamie, jak jeszcze robię jakieś challenge. Słuszna sprawa.
Tego to raczej. A nie, to wszystko. Czy nie, Deck mogę na ekran rzucić, spoko, zrobię screenshota i go na ekranie wrzucę, ale po prostu no... No nie mam pojęcia, czemu się tak nagle zaczęło to pertolić. Nie będę teraz siedział, instalował, odinstalowywał, co jeszcze robił. Weźmiemy wilka, bo z tym się nieźle skąpi. O, odznakę dostałem. Gratki. Okej, zagramy sakra. Chyba nie ma potrzeby zmaszować par. No cóż, jak to mówią, no w ryj też trzeba umieć nalać. Więc biję ile mogę. Okej. Wydaje mi się, że bardziej logicznym było posunięciem byłoby iść w ryja. Znaczy, no dobra, jeżeli zakładasz, że to jest Explo, no to może nie do końca, ale tradowanie tych mając prowokacje to whatever, tak na dobrą sprawę. Nie wiem, co mu to da... Znaczy, mając, przepraszam, 4 życia i prowokacje. Dobra. Kolejny questik in progress. Leroy zamaścia ciacha do... Zo ujdzie, czy za drogi? Znaczy, może być, ale wątpię, żeby ci się jakoś super sprawdzał. Przynajmniej w tym, ale nie, znaczy, nie, może, znaczy... W teorii wątpię, żeby się super sprawdzał, natomiast możesz go spokojnie wrzucić, za drogi nie jest. Pierwsza, druga i trzecia mamy idealnie, no, może nawet za idealnie. To tylko takie wielgachne ptaszyska. Hej, 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 hej. Popsułeś mi plan. Chyba nawet bez tych deck trackerów mi się ścina. Może faktycznie to jest wina Hearthstone'a? Nie wiem, może powinienem Hearthstone'a przeinstalować? Albo coś. Jak głupie to zagranie było. Nie mam pojęcia. Może sobie wyczyszczę rejestr, czy coś? Profesjonalne naprawienie kompów. Wyczyszczę sobie rejestr. O, pierdolę, miał tak czysty rejestr, że tam nic się nie znajdzie. Będzie zapis... Pff, czy będzie zapis live'u? Tak. Tak, indeed będzie. Cześć, panie Zolo.
Ty co to za jakieś oszustwo? Legendy kupa się ma? Legendy się ma, ta? No ty chamie jeden wieśniaku. Pay to win jeden, cholerny. Ja ci dam. Pay to win jeden pierdzielony. Taka o. Dobrze byłoby, jakby nie miał niczego z szarżą teraz. Żaden grobowiec mnie nie zatrzyma! Gotów do jazdy! Żaden grobowiec mnie nie zatrzyma! Nie no kurde, nawet teraz mi tam z tego dolnego programiku mi tak działa. To, że nie działa. A chwilę. Ostatnio wpadłem na coś. Dobra, sprawdźmy to. Co teraz? Zobaczymy. No. To będzie mieć coś wspólnego. Może teraz to będzie. Dalej to wygląda. Zetuję Chrome. Boże, to za Cancer Warrior, ja pier. Nie wiem, jak można takim deckiem grać. Naprawdę. Nie rozumiem tego, jak można czymś takim w ogóle. Gdzie jest honor i godność człowieka, ja się pytam. Ja się pytam, gdzie jest honor i godność człowieka, przecież to się... Ja nie wiem, jak można w ogóle czymś takim grać, no przecież to jest... Prosisz się o lanie. Nie wydaje wam się, że to jest szczyt żenady? To wyrzucimy, bo nie potrzebujemy tych kart w trzeciej turze. Kiedyś jak było jeszcze kaprawe oczko, to wtedy też w ogóle masakra i czysty egoizm. Pierwszy
Nie wiem w sumie, czemu ja tym zaatakowałem. Trochę to było słabe. Ty, a może skraftuj ten płaszcz, co ci daje deki jak Wizbank. Ty, a może powiesz mi po co? Co o tym myślisz? No RAM mi się zwolnił. Zdecydowanie Chroma daje 2 giga RAMu więcej. Śmieszne. To jest pewnie Counterspell, nie? Dobra, zobaczmy tego deck trackera. Może to rozwiązało nasz problem. Łuknie dlatego, że Ice Barriera. Jakby się ktoś zastanawiał. Wygrać trzeba. Dobra, musimy najpierw ten deck skopiować i stworzyć od nowa. Ale ja mam wrażenie, że to jednak chyba jest problem z deck trackerem, jeżeli on mi kurwa pokazuje zamiast mojego decku jakieś gówno. No to szanujmy się. A, screenshot. I zobaczmy, czy teraz... Przede wszystkim, czy deck tracker pokaże dobrą talię. Tak, pokazał dobrą talię, okej. Okay. Zobaczymy, jak będzie teraz ze zużyciem polocka, kompa i czy będzie dobrze przechodziło. Płaszcz jest totalnie do dupy, tak swoją drogą, bo nie jest aktualny. A, nawet nie wiedziałem. Nawet nie wiedziałem, że nie jest aktualny, ale... Nie potrzebujemy tych kart na ręce startowej. Ale i tak... Ale u mnie na przykład działa wszystko super, więc nie wiadomo, czy to problem. XD. Ekstra. No nie, no 100% zużycia procesora. Dobra, zrobimy test. Patrzcie. To jest ten. Mój procesor, jak jest włączony deck tracker. A teraz go wyłączę. Wyłączyłem. Nie jestem w stanie powiedzieć po tym krótkim eksperymencie, czy to wina deck trackera, czy nie. Ale jestem w stanie powiedzieć po tym krótkim eksperymencie jedno. Bez deck trackera mój procesor chodzi o wiele lepiej. Więc niestety, no chcę naprawdę, no bo nic mi nie stoi na przeszkodzie, żeby wam tego deck trackera pokazać, żebyście go widzieli i tak dalej. Ale chyba nie da się, nie wiem, co miałbym zrobić. Ile, co to jest za quest? Wydaje mi się, w tym przypadku najlepszą będzie opcją zagrać 3-3 na stołu. Więc zamiast się bawić z tym, to zrobimy po prostu spinka. Opla. Na księżyc i włócznie! Płomienie dały mi widzenie!
mocnie. Dobry ten deck tracker, jak potrafi zabić 9900. Czy może chodzi też o przechwytywanie go do OBS-a czy coś tam, nie wiem, nie mam pojęcia. Problem jest taki, że to jest pewnie do zrobienia, no bo skoro działało, no to jakoś się to pewnie da naprawić, nie? Ale problem jest taki, że ja nie potrafię się niestety rozmnożyć. What the fuck? Tak, dokładnie to mam na myśli, jak coś. A no trzeba tu grać, tu coś tam robić, więc nie będziemy się bawić teraz tym tetrakrem. Zresztą ostatnio się bawiliśmy, podziałał trochę i przestał działać, więc... Nie robię wam tego na złość. Nie robię wam tego na złość, tylko no coś jest nie tak. A co jest nie tak, no to... To ja mówiąc szczerze nie wiem. Tak sobie myślę. Nie będziemy tego rzucać, bo mamy to, może dobierzemy szybki strzał, czy jak to się tam nazywa i będzie spoko. Czy to pensja Ukraińca deck? Nie. Co było robione z DT? Czy w sensie co ja robiłem z deck trackerem? Nic. Używałem go po prostu. Przez co jakiś tam patch i elo. Pozdrawiam, niestety nie działa za cholerę. Chyba trochę za mało. Rexar kontra Garrosh. Zwycięstwo albo śmierć. Niech rozpoczną się łowy. No niech będzie tak. To tylko ptaszek wielki był. Słuchajcie! Słuchajcie! Rejduj se, chłopie. Kosior chce krwi? Ryzykowne, bo on pewnie ma jakieś zrywy, ale... Będzie... Jest to nieco ryzykowne. A nie, nie, on jest głupi. No off, bro. Ale to nie było zbyt bystre. Jeśli popatrzę, to było co czekać na fixa. Nie wiem, znaczy możliwe.
Nie oceniam. Cześć Janek. Sprawy spoko. No, to jest problemik. To jest problemik, chłopy. Chcę krwi i łupu. Oj, koszar chce krwi. Chyba nie ma bata, żeby się przez to przedrzeć. Wiesz co mówi ten strzelec, w sensie ten co sprawia, że możesz używać HP na stronnikach. To tylko wielkie ptaszysko, czy coś takiego? Rexaro kontra Gul'dan. Luzik garbuzik. Jak tam challenge'ek? A póki co to raczej podkłady robimy. Czemu nie stupniesz od razu do 25 rangi? Jest co? Głównie dlatego, że nie mam skończonego deku, a chcę dostać te pakiety z Afriko, żeby sobie skończyć ten dek, bo o ile mógłbym teraz skraftować go całego i dokończyć go tak naprawdę, to boję się, co będzie po tym, jak wprowadzą nerfy, czy nie będzie jakiejś przypałowej sytuacji i wtedy nie będę chciał zagrać jakimś innym dekiem niż tym, którym gram. Więc dla bezpieczeństwa wolę pocisnąć trochę dłużej tutaj, zrobić te questy na pakiety, które są za wejście smoka, zrobić trochę, nie wszystkie, ale trochę tych pakietów za tamte rangi poszczególne i dopiero wtedy coś więcej cisnąć. To zabijemy i GG już jest. Raczej inaczej.
Kurde, nie pamiętam skąd ja miałem tą legendę. Rexar kontra Rexar! Niech rozpoczną się łowy. Pokaż, co potrafisz. No, sklerozy. Nic nie pamiętam. Chwilę, wypadła mi na pewno z klasyka. Rozwiązałeś problem z Inkiperem? Tak, przestałem go używać. Była gdzieś informacja, kiedy mogą wyjść nerfy? Nie. Z klasyka dostałem Alex. Klasyka dostałem Alex. Khadgara dostałem... Z jakiego dodatku jest Khadgar? Z wyjścia z cienia, nie? Tak, to jest screenshot Tali. Po jednej z Descent of Dragons i Rise of Shadows. Uldu mnie. Mukla, Alex, Khadgar i ten 4-4 za 7 plus Anduin. Dobra, czyli tak. 7-7 plus 4 draw. Dod. Dobra, Smoki napiszę. Smoki. Khadgar jest Uldum bodajże. Khadgar Hearthstone. Nie, wejście z cienia. Eyes of Shadows, ta. Khadgar, czyli tak. ROS. Bita bez wyjścia z ciebie wyrośnie. Do mnie. Czyli tak. Nie mam z Uldum. Nie mam z Uldum, nie mam z Witchwood. Z Boomsday nie mam. Uldum, Witchwood, Boomsday i Rastakan. Tych nie mam, nie? Zachowaj czujność. Niech rozpoczną się łowy. Mamy coina, więc zostawimy dwie trójki. Hej. Okay.
W sumie ten workout wydaje się być lepszy od tej Battle Mage'a 2-2. Myślę. Pierwszy trup, drugi trup, drugi, trzeci, czwarty. A ja zjadłem Holsa. Tra la 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 la. Załatwię go do cacy. Do mnie! Go damage, go damage, go damage, free. Go damage, go damage, go damage, free. No debil, no. Co poradzę? Tak sobie myślę. Daj mi jakieś zadanie. To kozak placed. O je, dzieci, no, kozaczek. Bo w ryja trzeba umieć walić również. To nie jest takie proste. Trzeba walnąć tu, trzeba walnąć tam, trzeba lutnąć tam. Tram, 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 tram. Tram, 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 tram. Zagraj 20 zaklęć w dowolnym trybie. Okej. Okay. A próbowałeś pobrać Hearthstone Deck Tracker z HS Replay? A można go pobrać z innego miejsca? Że tak... Smaczny był, Holz? Nie najgorszy. Nie najgorszy, brachu. Rozpoczną się łowy. Pokaż, co potrafisz. Czeska. Rzucamy to. Pierwsza, druga, trzecia. Ha, ha, ha. Pa, 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 pa. Nie no, zagramy taką. To zawsze blokuje jakieś tam tu dropy, nie? Mówiłeś, że Inkeeper ci nie działa. No, Inkeeper mi nie działa. Nie działa mi Deck Tracker, nie działa mi Firestone. Nic mi nie działa. Pierwszy trup, drugi trup, 22 życia ma. Jestem bliżej zabić go, tra la 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 la. O nie! Zdrada! Zioma, nie uważasz, że zabicie tą bronią tego Worgena, który jebiecie w ryj, byłoby całkiem rozsądnym pomysłem? Widzisz, on ci zadał dwa obrażenia, nie? Okej, okay, to jest spoko. On ci zadał dwa obrażenia. Gdybyś go zabił w poprzedniej turze, to by się skończyło, a teraz on ci zadaje kolejne dwa obrażenia, nie? Zdaję sobie z tego sprawę, brachu. Więc jak nie zabijasz tych kreatur, to dorzućmy jeszcze jedną. Bo tutaj już cztery obrażenia jest. Wystarczyło tą broń poświęcić i miałbyś już dwa życia więcej i nie miałbyś tej jednostki zabicia. O nie! Rapid Fire dobrał. Ale top deck. My god. Ja nie wiem, jak można takim cancer deckiem grać jak ten chłop. Dobra, to już mamy w dupie, bo już jest ten etap gry, kiedy nasze jednostki na stole wchodzą i zadają damage jedynie. Z racji tego, że już poszukiłem powoli litera, to gramy najpierw broń, a później dopiero to.
To bolało. To bardzo bolało. Postrzelność. To. No i to niestety może być finish. 11. Dzień dobry. Nie wiem, co bym chciał mieć w sumie. No. Dobre top decki, nie powiem. A co się stało, że dwa challenge jeden po drugim? Grudzień! Czas świąt i cudów. One off, czy stop dekuje? Nie. Poluję samotnie. Nie. Nawet jeżeli zabiję to... To i tak umieram. O, panie gigantku, panie gigantku, panie gigantku, panie gigantku. Czemu ci ludzie się nie chcą po prostu poddać? Kontra! Uter! Będę walczyć z honorem. Niech rozpoczną się łowy. Właśnie zajebałem. No niezbyt dobrze. No dalej niezbyt dobrze. Wiesz może kiedy można spodziewać się premiery Legend of Runeterra? Nie. Jedyna informacja jaka jest publiczna to, że w przyszłym roku. Czy tam early w przyszłym roku. Ale kiedy to ma dokładnie być? Tego nie wiem ja. A tam pierdzielisz, że grudzień. Dużo widów masz na tym Road to Legend, dlatego robisz jeszcze raz. No ale to chyba jest oczywiste. Nie wiem, czujesz się odkrywcą Ameryki na przykład, czy coś? Przecież oczywiste jest to, że każdy streamer robi coś, żeby mieć widzów. No dobra, może 95%. Więc nie wiem, czy to jakieś odkrycie dla ciebie jest, czy coś. Ale tak, no masz w 100% rację. Robię Road to Legend, bo mam dużo widzów na tym. Niespodzianka, gram w Hearthstone'a, bo mam dużo widzów na tym. Niespodzianka, w Poe też gram w dużej mierze dlatego, że mam dużo widzów na tym. Uwaga, zaszkodzę was. Filmy też nagrywam, bo mam dużo wyświetleń na tym. Nie dziękujcie. Trochę śmiecha, a Awa TV. Dobra, weźmiemy to.
Wiesz może kiedy można się spodziewać... A, może coś przeczytam. Natural Silver nie jest mile widziany. Czekam na rozkaz. Ktoś odkrył, że Mati robi filmy dla kasy. Nie no, filmy to dla pasji. Streamy tak samo, żeby nie było. Halo. Co to za jakieś pomówienia? Szerstwa. Obraza majestatu mego. Moi drodzy. Bez przesady. Szanujmy się. No masz. Bawi mnie ta twoja żałosna magia. Bawi ją moja magia. Niedobrze. Niedobrze. Elo. Elo, Eluina. Czekam na rozkaz. Trochę gorzej. O! Jaki piękny topdeczek. Witam cię, topdeczku, bardzo serdecznie. Daj sobie. Skarbeczku, jajeczku. O! Czekam na rozkaz. No to jest chamstwo. Musimy zabić tego tokena 1 na 1, ponieważ teraz ma 13, a przed chwilą miał 14. Gdyby się okazało, że lore to nie wypał i kupa, to jak to może wpłynąć na twoje plany co do kanału? Rzucasz wszystko i realizujesz te rzeczy, o których mówiłeś na filmie o planach na przyszłość? Nie, aktualnie nie mam planu rzucić niczego. Głupia konsekwencja. Gówno, pa dupa. Aktualnie nie mam planów rzucać ani YouTube'a, ani streama, a dalej go cisnąć, że tak powiem. A plany na rzucenie YouTube'a i streama będę miał w momencie, w którym moje zarobki miesięczne spadną do takiego poziomu, że uznam, że to jest bez sensu. I potrwa to, nie wiem, z 3 miesiące powiedzmy. Nie wiem, nie zastanawiałem się dokładnie. Natomiast w tym momencie mam plany poza tym, co robię, bo ja niestety nie potrafię nie mieć planów. Ja ciągle coś wymyślam, ciągle chcę coś realizować i tak dalej. I mam plany jakieś tam dodatkowe, natomiast na 90% czy w 90% chcę się poświęcić streamowi, YouTube'owi i temu, który mam, bo nie mówię o innych YouTubach, bo to też są jakieś plany. Ale po prostu w 90% chcę kontynuować to, co robię, ale poza tym, co chcę kontynuować, mam jeszcze pomysł na jakieś biznesy zewnętrzne. W tym momencie chyba dwa, tak głównie, może trzy, nie wiem, musimy się zastanowić. Mam też plany na inne kanały na YouTubie. Raz, dwa, trzy. No powiedziałbym, że na trzy takie kanały dosyć przemyślane, ale czy to fajne, czy nie fajne, to już inna sprawa. Więc to... No i to w sumie wszystko, nie? Ale w 90% czasu chcę poświęcić się aktualnie temu, czym się zajmuję od 6 lat. Dzięki, Łukaszu. Cześć, ma Gracjanie. Nie wiem, dlaczego chciałem powiedzieć Marcjanie. Walimy w ryj, walimy w ryj, walimy w ryj, go! Walimy w ryj, walimy w ryj, walimy w ryj, go! Umieść to jabłko na twojej głowie! Natrapują na skrzydłach krzyła!
Good luck. Dziękuję. Dziękuję. Podwójny czas? To podwójna płaca? Coś chyba poszło nie tak. Kogo mam za... Szarenki też będę grał? Nie. Pada śnieg, pada śnieg. Dzwonią dzwonki sani. Jajka, wódka, piwo. Łam, trala. Poprzeczkę podniosłeś, jak oceniasz szansę póki co? 50-50. Albo się uda, albo się nie uda. Mam pomysł na siebie. Nie jeden, a dwa. Chwilę, walimy w ryja. Stawiamy trapa. Nie wiem, co jeszcze mogę zrobić. Go zabijamy w następnej turze. Nadlatują na skrzydłach ksuła! A skąd chłopie pier... Pieru pieru. No. Dobra, kolejny. Chwila. Sorry, stary, questa robię. Trzy spada. To jest który ten? Pojdzie, to nie zamknąłem. Play spells i później take 50 turns i play 100 cards. Ok. Rexar kontra... Okidoki. Rexar. Rexar kontra Rexar. Pokaż, co potrafisz. Czekajcie. Czuję blood thirst. Czy ty czujesz twój blood thirst? Chodźli oczku, tralalalalala. That was the... Mana Kerwik, trzymam Mana Kerwik. Mamy 4 many, zagrywamy 4 many, żeby nie tracić many. Jakbyśmy zagrali za 3 many, to byśmy byli jedną manę w plecy. Da ktoś kod na Zoloka. No stary, każdy ma pod Ctrl V. Wiesz, wpisujesz i ktoś ci tam od razu. Hop, masz tutaj, proszę, jest. Go. Ej, ludzie.
Oj ludzie. Kiedy mi się nauczy korzystać z Google, to ja nie wiem. Podejrzewam, że nigdy. Jaki deck finalnie? Szaman. Nie no, Hunter. Fajny pomysł na Czelongę. Myślę, że sam bym spróbował, gdybym nie był krapem w tę grę. No cóż. Muszę przyznać, że gdybym nie streamował, to ja bym na pewno nie spróbował. Jeżeli mam być szczery. Bo robienie tego jako self-challenge jest dla mnie fe. I boring, i w ogóle dupie. Ale na streamku, panie, kurde, dajesz. Dzięki, moje kutwa. Matko jedyna. Orki Tuczowskie za kolejny. Dlaczego mi się Insta Stories odpala bez ostrzeżenia? Przeleciłem. Nie wiem, co ja chcę wziąć. To wezmę. Nasz chłopie. Czy będzie jakaś arenka jeszcze? Nie. Dzięki, moje potworki. Matko, dobra. Halo, weź już się wyłącz, bo gadasz, telefon. Przestań gadać. Co docelowo będzie zmieniał w tym deku? Nie pamiętam. Na pewno toksyczne wsparcie będę dodawał, bo deck jest toksyczny, to wiesz, musi być. I coś tam jeszcze, ale nie powiem ci z głowy. No nie pamiętam, co tu jest dokładnie teraz. Dobra. I teraz mamy questa. Rozegraj 50 tur. Czyli jakieś dużo gier. Teoretycznie Nital. No raczej praktycznie nie teoretycznie. Rexar kontra! Nowe legendarne smoki. Ach, te reklamy Blizzarda. Niech rozpoczną się łowy. Pokaż, co potrafisz. Absolutnie toksycznego wsparcia. To tylko takie wilgochne ptaszysko! To tylko takie wilgochne ptaszysko! Chyba to mówi, nie jestem pewien. Ping mordę, ping w ryj. Ping mordę, ping w ryj. Walić typa, walić. To tylko takie wilgochne ptaszysko! Cóż mi tu ktoś napisał coś. Beatka mi się pochwaliła. Ile? Nawet kwadratowy. 3. Nie, to jest na raz trójkątny. Boże, jaki to jest cancer deck! Ja nie wiem, jak tym można grać. No weźcie, ludzie, poratujcie. Unleash the Houndsu. Dobra. Pewno chcemy zrobić tak. Tak myślę. Pewno chcemy zrobić tak. O Boże, nie zauważyłem tego. Fuck my life. Dobra. Walimy w rej. Nie zwróciłem uwagi, że tam jest sekret. Zawsze jak jest ten side quest i później jest sekret, to nie widzę tego. Mhm.
Faka, faka, mom. Ta. Wiewiórka, wiewiórka. Siurka, wiewiórka, dwa kije. To się nie sprzeda, ten kryje. No to będzie chyba ciężkie. Następny challenge z Świstomigiem. Ja. Nie planuję robić żadnych challenge ze Świstomigiem. Nie widzę w tym challenge'u. Mati, please. Bardzo konkretna i rzeczowa wypowiedź. Więc Mac. A, bym zjadł gofra z bitą czekoladą i bitą śmietaną i polewą czekoladą. O mój God. Ze dwa bym... No, spoko. Zmyłeczka. Zabić go raczej nie zabiję, bo nie ma opcji 15 damage'a. Więc zróbmy... Tak, czy on ma piątkę w ręce za 5 many, czyli na przykład Leroya? Bestie z kilkomandem. Kilka pomniejszych directów. No, ma bestie z kilkomandem. Czy tym deckiem, co gram, zamierzam lecieć do końca? Nie, zamierzam go zmienić. Zagrałem 6 tur. Ty, a co ja mam zrobić w ostatnim questie? Zagrać 100 kart? Zagrać 100 kart. Ja nie, Bix. To ja chyba będę musiał otworzyć te pakiety wcześniej. Bo jeżeli, dajmy na to, pójdźmy... 5 tur. Nie no, 5 to za mało, z 6 tur. Gram w ciągu jednej gry. To jest 10 kart, to jest 10 gier. Nie chcę mi się tyle tym deckiem grać. Bez upgrade'ów. Więc chyba byśmy zrobili jakiś upgrade'ik. Co myślę? Tutaj... 6 tur zagrałem przed chwilą. Stało 44, czyli 7 gier, 7-8. A co ja za to dostaję? A, dwa pakiety. Dostaję dwa pakiety za to. I za kolejnego questa dostaję dwa pakiety, ale chyba mi się nie opłaca, nawet jeżeli skraftuję jakiś double. Mi się chyba nie opłaca czekać aż tyle czasu. Pomijając to, że i tak mam nadmiar był. Tak się zastanawiam. Jest plan, na co go zmienić. A! Znaczy nie zmienię tego deku na coś, tylko zmienię w tym deku coś. Zamierzasz końcowo zrobić tego hutera za 3, za 2K, czy jakiegoś szamana? Moje aktualne plany to skraftować resztę kart do tego deku. Dalszych planów brak.
Chłopie, ty klikaj w te karty tam. Ja dole grasz do 45 randze. Resident Sleeper. Resident Sleeper, Resident Sleeper, Resident Sleeper, go. Oh no 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 no. That is very bad. Very, very bad. Zastanawiam się, czy ja z takim chłopem nie powinienem się poddać, bo to jest szkoda z mojego czasu. Wiem, że to trochę gównianie brzmi, ale jak ten koleś robi tyle czasu jedną rundę, co ja pięć, to szkoda mi tu jest siedzieć i patrzeć na to, co on... Znaczy, no, na nic w sumie. No spoko, kwiatuszko. No. Co teraz? Muszę wybrać. W trzecim pojedynku by się musiał poddawać. Nie wiem, czy nie wyszłoby mi to na plus. Seriusy. Nie mogę tego zrobić. Walimy damage, walimy damage, walimy go, go! Another dick is coming! Mógłbym ten być z dupy. Oh my god, to mnie trochę outplayował. Chłop. Tym smarkiem, glutem. Czy to jest Let Hell? Nie, nie będzie Let Hell, nie? 8... Nie ma Batosława. Interesujące. Ma jakąś bombę w tym deku, czy Gruinda? No serduszko, to mi przez chwilę zapikało trochę ciężej. Znaczy w sumie to nie, ale chciałem, żeby się lepiej poczuł. Pam, 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 pam. Dobra, kwestik 13 na 15. Czyli liczymy się 6,5 tury na grę. Co nam daje... Brakuje 37. 6,5 to jest tak, 13, 26, 39, 6 gier.
I 6 gier, żeby skończyć tego questa. 6 gier to nie jest problem. Bo to jest teoretycznie tym deckiem pół godziny. Problemem jest 6 przeciwników, którzy nie slakują. Witam panie MKR, witam panie Sheol. Że był pan chory na serce to wiedziałem, ale ten challenge to zakrawa na przerzuty do głowy. No ambitnie, życzę powodzenia, trzymam kciuki, a dziękuję. Dziękuję so much very much. Nie będę grał trackingu w pierwszej turze. Bo nie. Okej. Może być. A po challenge'u pociśniemy w poe, co wy na to? A po challenge'u to chodziliśmy cisnąć w poe. Który to dzień challenge'u? 5 godzina. Więc można powiedzieć, że świeży start. Dobra, granie tego to takie trochę głupie by było, więc zagramy serii oka. Ciekawe co mam dzisiaj na obiad. Boże, jakbym chciał dostać taką michę makaronu z takim bolognese sosem. O, jakbym jadł w sensie. Tracking tu zagramy, bo trochę nudno się zrobiło w grze. Fiku miku, pyku miku, fikoryku, kukuryku. A wiesz, pusto. Pa na 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 ra, 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 ra. Dobra, w sumie możemy liczyć te tury. Potrzebuję kawałek czystej kartki. Kości upadły. Nie, dobra, wezmę tą kawałek. Tu se odgrodzimy. Mamy tam 13, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, bum. Raz, dwa, trzy, cztery, bum. Raz, dwa, trzy. Dobra, masz. I teraz tak, tutaj była pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Trzecia, czwarta, piąta. Okej, okay. Czyli na chwilę obecną mamy 18. Chyba. Jeżeli dobrze liczę. Będę twoją tarczą. Co smoku. Spoko, chłopie. Spoko, chłopie. Arkan, chodź. Nawet się stary nie będę krył z tym, co mam w planach. Kolejna runda. Wale gościa w ryja, wale, wale. A on zamiast poddać się do obciążenia. Nie, dobra. To było. Za głupie. To jabłko na twojej głowie. To żeś rozkminił. Pięknie. Po prostu beautiful. Mogłem tutaj kombinować i cudować, ale zamiast tego zrobimy tak. No i zakładam, że to była runda 7. Czy mamy 20? Mamy, okej. Okay. Go. Go dalej. Rexar! Kontra! Rexar!
rozpoczną się łowy. Niech rozpoczną się łowy. A, pierwsza, druga, trzecia. Będzie. Ty, w ogóle... Aha, nie, jeszcze nie ma 19. Kolejny flegmatyk. Okej. Okay. I 21. Nie, no dobra, bez sensu jest to liczenie po... To chyba po tym zrobimy unboxing. Myślę. Bo muszę sobie karty dokraftować do tego deku, żeby się szybciej wygrywało. Co nie dokraftuję, się będzie dłużej wygrywało. Chyba czasu chyba. Bo zakładając, jaka może być szansa, że ja trafię coś, co będę craftował, nie wiem, z 5%. Nawet jak trafię epika, chyba mi się to... Warfare. Pewnie explosive. Nie? No. Ciekawe. To gramy to, bo tam może być w takim razie naciskowa pułapka, czy jak to się tam nazywa. No coś pewnie ratpak tam jest. Tam ratpak. Okej, to tutaj pewnie explosive. Walimy gościa w ryja, walimy gościa w ryja. Czyli tam jest co? Albo rat trap, albo pułapka naciskowa, czy jak to tam było. To nieźle. Pancerz może mnie zabić. Niestety. Albo też Snake Trap tam może być. Dobra, ile ty masz, chłopie? 3... 10, 12... Nie wiem, trochę bez sensu. Taka sytuacja w sumie bez wyjścia. Ten freezing trap tego wilczego jest tam, mówię, grał gierkę. O Boże, kurwa. Naprawdę na 43 randze takie gwałty. Chwale nie mieści. Jeżeli pół wystarczy mi na jeden deck, to Galakrond Tempo Warrior będzie dobrym wyborem. No zdecydowanie najlepszym wyborem będzie nie craftować żadnego deku w momencie, kiedy nerfy mogą wejść, na przykład za godzinę, albo za dwie godziny, albo za trzy godziny. A jeżeli już musisz craftować jakiś deck, to w sumie to obojętne, bo nerfy mogą wejść za godzinę, albo za dwie godziny, albo za trzy godziny, albo za jeden dzień. I wtedy w sumie nie wiadomo, co będzie grane, a co nie będzie grane, więc...
No tak logiczne byłoby poczekać na to, aż wejdą nerfy i dopiero wtedy coś craftować. A jeżeli ci się spieszy, to możesz sobie jebnąć crafta od razu. Możesz sobie jebnąć crafta od razu. Ktoś jest ranny? I później żałować na przykład. Ale to tak jak tam wolisz. Ja tam nie. Tak więc, moi drodzy państwo, sugerowałbym jednak z craftowaniem to wstrzymać się, dopóki nie pokażą chociaż nerfów. A najlepiej jeszcze poczekać z 5 dni po tym, jak je pokażą, żeby meta się ustabilizowała. Ale czekałem tylko leszcze. Prawdziwi prosi, napierdalałem craft od razu. Największy hardcore to jeszcze przed nerfami. Nawet powiedziałbym. No. O panie grzybie. Panie grzybkolicie. No nie, super kolorowo w sumie. Nawet nie byłem świadomy, że nerf już dzisiaj. Myślałem, że jakiś tydzień czy coś. I tydzień przed nerfami chciałeś craftować deck. Ludzie, wy naprawdę... Albo nie macie rozsądku, albo jesteście w gorącej wodzie, kompanii. Nie mam pojęcia. Rozumiem, że nie wiadomo, kiedy nerfy wyjdą. No nie wiadomo. No nie ma takiej informacji podanych nigdzie chyba. Po twoim filmie z magiem ostatnim naszła mnie rozkmina. Czy Zephyrus w drugiej duże na pusty stół, jeżeli masz smoka zamiast gwałtownego wzrostu, nie powinien dawać nowego czaru do druida? No wydaje mi się, że nie. Ale nie wiem. Może jestem w błędzie. Siema Mikołaju. Tym deckiem dojdziesz do legendy? Nie. Tym deckiem do legendy nie dojdę. Chyba, że do legendarnej choroby wieńcowej, ale do tego wolałbym nie dochodzić nigdy w życiu. O, wow, szamana sobie najlepiej skraftujcie. To będzie dobry wybór. A Zephyrus nie daje tylko z klasyka? No daje. No i ino karty klasyczne. Cinko to wygląda, szczerze powiedziawszy.
Musimy oczyścić słoneczną strefę. Musimy oczyścić słoneczną strefę. Spoko. Spoko, ziubek. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć plus trzy, nie. Fuck my life. Dobry top deczek zawsze w cenusi. Jeszcze 14 tur. Zaczną się łowy. Nie, co się nam nie podoba? No co jest? Czemu ja tu nie mogę? Jak to mówią, lepszy ryc niż nic. Mój dyrektor w liceum nazywał się Andrzej Ryc bodajże. I ktoś na tym, na jakimś tym, takim na sali gimnastycznej, jak to się tam nazywa, akademii czy coś w tym stylu, puścił piosenkę Rudy, 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 Rudy Ryc. Trochę się obruszył. Chyba nie miał dobrego humoru. Czemu mnie Nie wiem, czy w takim wypadku nie powinienem się poddać i nie powinienem iść dalej. Bo jedno, że mam dupne rozdanie, to on jeszcze miał dobrą opcję. I trochę szkoda mi czasu, bo tak średnio widzę ten meczyk. Głowcy. Tak, apel, o właśnie. Kiedy jakieś zmiany w deku? Nie wiem. Oj. Broj kocper.
Jak tam dzień mija? Spoko. Tylko głodny jestem i czekam, aż Beatka wróci z zakupów. No, co za menda wiejska. Co za wiejska menda. No, na takim poziomie takie trady, no tego to bym się nie spodziewał. Tego to bym się nie spodziewał. Spoko. Będę twoją tarczą. Spoko. To już nie spoko. Bo mi streama mi wcześniej waliło i nie słyszałem, czy odpowiedziałeś. Czy zamiast duszarium... Tak, możesz. Kurde, takie plejsy? Za moich czasów takich plejsów nowi gracze nie robili. Proszę, proszę. Takie rzeczy. Refik zaczął piszczeć. Znaczy, że Beatka jest blisko. Beatka jest blisko, przyjdź do nas na boisko. Sprowadzam życie. O, cię kuta fongu jeden, złota Alex, pay to win, no co to za oszustwo. Jakbym dobrał życiopijkę, to i tak mi brakuje jednego. Ale jak stop dekuje Anisha, to i tak nie wygra. Stanie od góry. Dobra, ile nam brakuje tam do tego questa? Ktoś patrzał? Trzech tur, dobra, to potem robimy unboxing i wprowadzamy jakieś zmiany w deku. Zobaczymy, co się tam będzie działo. Ziomek ma 43 rangę. Rexar, ha! Ciek! Rexar! Niech
Rexer kontra Rexer. Pokaż, co potrafisz. Siur. Lomba, bomba. No cóż, takie to życie. Takie to życie. Chwilę, ja nie mogę go zabić, nie? Nie jest prawidłowy cel. Nie mogę. To wydaje się być spoko opcją. No i Smog odfrunął do bazy. A przyfrunął w jego miejsce drugi. Maćku, no dajmy na to, że masz rację. I wywalił kasę. I co w związku z tym? Ale bida, ale lipa, ale dno. Ale lipa, ale bida, ale dno. To miejsce szybciej, chłopie. Sensu raczej by niczego tradować. Ziombuś mi sugeruje Leroya. Wale w ryj, wale w ryj, wale wszystko i tyle. Ja nie wiem, jak można pieniądze wydawać na grę. No ja też właśnie nie wiem, no przecież to trzeba być łapserdakiem, zamiast wysłać na biedne dzieci w Afryce. Jak Marcin Dubiel. To ktoś miał czelność wydać pieniądze na grę? Czy kogoś pojebało? Czy tym w ludziach już się w głowach poprzewracało? Przecież to jest żal i kakao. Że się na grę hajs wydało. Chwilę, moment. Wydaje mi się, że trzeba by zrobić tak, trzeba by zrobić tak, trzeba by zrobić tak. Ale na co my liczymy, to już nie wiem. Ty jesteś ten słynny MKR z YouTube'a? Ja. Ja jestem... ten mało słynny, a można by powiedzieć, że w ogóle nie słynny, MKR z Częstochowy.
grozić. Dobra walka. Dobra, mamy questa z Agraistokart, ale nie będziemy tego robić na razie. Teraz tak. Z klasyka mamy Alex, więc tutaj już nam legenda nie wypadnie. Możemy sobie to otworzyć, zobaczyć co nam wypadło. Nic czego bym potrzebował jakoś bardzo. Również nic. No, przesowano. Same legendy na tym koncie dropią. Okej, okay, spoko. Z Rise of Shadows też nam legenda wypadła, Khadgar. Więc w tych dwóch pakietach raczej bym się legendy nie spodziewał. Mówię raczej, bo jak widać można się nie spodziewać, ale jednak wchodzą te legendy. Dobra, nic tu nie mam przydatnego. Teraz tak, z Uldum nie mamy legendy i Uldum chcemy kupić, dopóki nam legenda nie wypadnie. Tutaj nie ma niczego, co byśmy chcieli. Tutaj też nie ma legendy. I nie ma też niczego, co byśmy chcieli. Ale mamy siano. I to było Uldum, tak? O! Jest Siamacik i reszta kupa. Czyli tutaj mamy Siamato, tak? Okej. Okay. Karty, które jeszcze chcemy, mogą być w Witchwood, czyli kupimy sobie z Witchwooda. Pakiecior. Tu nic nie trafiliśmy, okej. Okay. No i tutaj potrzebujemy parę kart. Zobaczymy, czy dostaniemy cokolwiek z tego, co potrzebujemy. Tu nie ma niczego. Tu też nie ma niczego, co potrzebuję. Tu też nie ma niczego, co potrzebuję. No to kupuję sam preordery dodatków i dziwi się, że koleś na 43 randze wydał pieniądze na tą grę? Nie bardzo rozumiem tą logikę. A tu też niczego nie ma. Wydaje mi się, że mogę zwiększyć drop legend. Po ilości legend, jakie dostałem, też mi się tak wydaje, aczkolwiek to nie wierzę. Dobra, tutaj mamy ją i ona powiedzmy, że może się przydać. No dobra. Czyli tak na dobrą sprawę otworzyliśmy wszystko. Co się dało otworzyć. Znaczy, to się dało otworzyć na chwilę obecną. Konkretnym. Trochę legend nam wypadło, trochę pyłu mamy. Z kart nie wypadło nam nic konkretnego. Tych wypadło im 5, naprawdę? Czy nie tych? Tych? Ciekawe RNG.
Wiedźmina. Co tam, Michała? No i bardzo dobrze. A spoko, wypadło mi 5 legend. No, nie najgorzej. No właśnie, robię porządki w kartach, niszczę to, co jest zbędne i zaraz będę craftował to, co jest potrzebne. To za debilny komunikat, no naprawdę. Ale mam 3000 stopy. No tak. Nie najgorzej. Przepraszam, 3600. No bo wypadło mi 6 legend, a nie 5. No, ale, czy ja naprawdę muszę na ten napis dwa klikać po 50 razy, no, serio? Kurwa, idzie, o tym myślę. Okej, okay, czyli mam 3800 dustu, what the fuck? Ile ty masz lat? Jedna dorosła chyba zachowuje się jak 10 lat. Zastanówmy się. Słucham.
Najbardziej. Najbardziej? Siedziałem i nic nie robiłem. Ło, dziękuję. Buzi. A bo buzi. Buzi. Dwie zmyłki. A, właśnie jeszcze. Coś takiego, myślę, na razie przynajmniej.